Dzień dobry, dzień dobry, skarby. Ja tak po cichutku już Was budzę. Zapraszam Was na karty. Już wtorek, proszę Państwa, a to, co przed chwilą przeżywaliście, to był sen. <ścoughs> dzień dobry, dzień dobry, kochani, na kanale Karty na Miłość. Nie chowałam kart ze znakami od wczoraj, dlatego pomyślałam, że dzisiaj we wtorek 22 października 2024 przekaz dnia będzie identyczny jak wczoraj. Jedną zmianą może być wystrój i śmieczka, ale jak, jak wiecie ja uwielbiam, uwielbiam zmiany, uwielbiam niespodzianki i takie oto niespodzianki będą na dzisiaj. Dzisiaj kosmiczna talia. Mam wrażenie, odwróciła się karta, która mówi, że coś nas męczy, coś nas irytuje, denerwuje. No, powiem Wam, karta dnia nie zawsze musi rezonować ze wszystkimi. Ze mną na przykład wczoraj znak księżycowy rezonował, czyli tam, gdzie mam. Waga ze mną rezonowała wczoraj. No. I warto też, kochani, sobie nie tylko odsłuchać swój słoneczny znak, w którym jesteście, ale ascendent, Wenus lub Księżyc, tak? Jeżeli um, chcesz tylko o miłość pytać, no to możesz swój słoneczny znak sprawdzić, ten, który zawsze sprawdzasz i znak, w którym masz Wenus, tak? Jeśli liczysz na jakieś niespodzianki, no to wtedy um, ten księżycowy znak, tak? A jeżeli ktoś z Was nie wie, jak obliczyć ascendent. Chętnie służę pomocą, pomogę w doborze kalkulatora. Muszę sprawdzić, czy u mnie w opisie jest link do kalkulatora. Jak nie, to wpiszcie sobie w Google, jak obliczyć ascendent. I do tego kalkulatora, kochani, on, on wam sam policzy. Musicie tylko wpisać miejsce, datę urodzenia, godzinę i chyba jeszcze jedną rzecz. Także polecam, bo y, przyda Wam się to nie tylko na kartę dnia, ale przy innych horoskopach miesięcznych, tygodniowych, tak? Zawsze czytania są ogólne, kochani, bo to nie jest takie czytanie, że y, siedzę tutaj z jedną osobą, tylko to jest czytanie dla kilkuset osób, tak? Czasami jest kilka tysięcy, w zależności ile osób ma czas zobaczyć filmik, prawda? Więc weźcie sobie tutaj skarbę, poprawkę, że nie zawsze. Tak samo czytania tygodniowe, tak? One też nie będą z każdym rezonować. Kto ma dzisiaj imieninki, urodzinki? Słuchajcie, ostatni dzień, znaku wagi dzisiaj. Salomea i Filip. Wszystkiego najlepszego, kochani. Niech Wam się darzy, jeżeli któraś waga ma jeszcze dzisiaj swoje święto. To jadę jadę na kawusie. Oczywiście, że tak. A jeszcze bardziej na ciasto. No, tak to się w pewnym wieku zmienia. Losuję dla Was kartę urodzinową. To będzie ten jednorożec. Natomiast dla, dla Ciebie, drogi słuchaczu. Jak już zostawiłeś lajka. Zostawiłaś mi uśmiech, komentarz, czy serduszko. To chcę tą. Tą. I dzisiaj mm, wyrocznia naszych jednorożców. E, Talia Tarota kosmiczna. Nie mogę, coś czuję, że dzisiaj będzie kosmiczny dzień. Dzisiaj mi się nic nie śniło. Wczoraj mi się ten pająk wstrętny śnił. No, ale nic takiego nie było. Kochani urodzinowi imieninowi, wyobraźnia. Wyobraź sobie nową rzeczywistość, pozwól sobie marzyć, uwierz w nieograniczone możliwości. I karta dla każdego słuchacza no, partnerstwo. Praca zespołowa zapewni Ci lepsze rezultaty, znajdź godnych zaufania ludzi do współpracy, stwórz utalentowaną drużynę wsparcia. Fajna ta karta, bardzo ładna taka. W ogóle ja lubię jednorożce. Aczkolwiek boję się koni. Mm, ale to oczywiście ma swoją przyczynę w poprzednim wcieleniu. Ja już Wam nieraz mówiłam, że żeby się dowiedzieć, to trzeba sobie zrobić regresję do poprzednich wcieleń, nie? No, już teraz wiem, czemu się boję. Panicznie się boję. Ja się psów nie boję, wilków. Koni się boję. Ale jednorożce uwielbiam. A mam tych talii chyba wszystkie, jakie można, można sobie wymarzyć. No. Kochani, rozkładam kartę, tak jak wczoraj, dla każdego znaku Zodiaku i będę Wam odczytywać. I oczywiście po kolei baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna. Drugi rząd. Dzisiaj, ja mam tutaj taką ściągę na biureczku zawsze, jedno mam w telefonie i w pełno. Dzisiaj mamy, kochani, cały dzień pusty bieg księżyca. Cały dzień. Co to oznacza? Że jak Słońce przechodzi z jednego znaku do drugiego i znajduje się pomiędzy jednym a drugim, czyli u góry, tak po środku, to jest pusty bieg księżyca, a dzisiaj będzie, kochani, cały dzień. Uważajcie na spotkaniach. Bo może być nudna, ta osoba może nie być z Wami zainteresowania, zainteresowana. Przepraszam. Um, uważajcie, jak na przykład jedziecie coś kupić, nic Wam się może nagle nie spodobać, albo kupicie coś, po co nie jechaliście. E, przy bustym biegu księżyca ja nie maluję włosów, bo mi zawsze wychodzi e, kolor pomarańczowy, nie blond. <grym> Także. No, może komuś się przyda ta informacja, a macie też zrobioną ści ściągę na karcie Społeczność oraz na moim Facebooku, na grupie też Facebookowej o tej samej nazwie, Karty na Miłość. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to zapraszam. Dziennie mamy też karty dnia dodatkową z wyroczni albo jakieś dodatkowe informacje, które, które, o których nie mówię tutaj na co dzień, także. Zapraszam. Baranki, dla Was jakaś nowość. Dzisiaj ja bym powiedziała, że dzień będzie albo z jakimś wodnikiem związany z dziećmi, bądź też znajdziecie nową pracę, nową pralkę, coś nowego będziecie chciały stworzyć, ale... Przy tym pustym biegu księżyca, kochani, ja bym robiła plany, tak? Możliwe, kochani, że dzisiaj um, zachowacie się nieostrożnie, także ja Was tutaj przestrzegam, bo to jest osoba, która nie ma kompleksów, nie myśli o tym, co będzie jutro, a można tego um, uniknąć, tak? Um, ja bym tutaj też um, dla Singli miała przekaz, że może spotkacie nową osobę um, do Waszego. Um, do waszej relacji. Byk. No, byk będzie coś dzisiaj świętował: czy to w pracy, czy to w domu. Zaproszenie jakieś może dostaniecie na drinka, na, na jakieś wyskoczenie po pracy, po szkole. Korzystajcie z tego, kochani. Jeżeli jest taka okazja, to się rozerwiecie, bo troszeczkę przy Was ostatnio było smutków, nerwów. Nawet, kochani, rozmowa na Skype'ie to też jest również rozmowa twarzą w twarz. Dla bliźnięta mamy sprawę ukryte. Ta dziewczyna wychodzi przez okno, ale dla mnie jest to tak, że musimy coś przed kimś ukryć. Czyli może to być niespodzianka, ale może też ukrywać ktoś coś przed nami. Na przykład, jeżeli czujesz, że mogą ci tej umowy nie przedłużyć. To zacznij już szukać. Jeżeli czujesz, że twój partner, partnerka wychodzi z telefonem, często odwraca go. Czujesz, że Twoja intuicja, sny podpowiadają ci coś, to zapisz sobie to, zwróć na to uwagę. Przyjrzyj się, tak? Dzisiejsze osoby, które poznacie, mogą mieć ciemniejszą stronę. <laughs> Albo jakieś tajemnice, nie? Raczki. No i kochani, raczki, zdecydują się, że mają dość. Kategoryczne nie. Kategoryczne odchodzę, kategoryczne zostawiam i możliwość, kochani, wyjazdu, przeprowadzki, takiego odejścia, ale na stałe. To już nie ma powrotów. To może być przykra wiadomość, ale ostateczna. Dzisiaj może taką trzeba dać. Może podjąć trzeba decyzję i już nie będzie odwrotu. Lew. No, lew dzisiaj będzie pięknie wyglądał. Mam wrażenie, że ktoś tutaj się zwróci do, o pomoc, będziecie zachwyceni. Może i część z was zwróci się właśnie do wróżki o jakąś pomoc, ale to jest taka kobieta z intuicją, która kocha, ale też możecie poznać nie tylko kobietę, bo panowie też mnie słuchają. I panie, i może tutaj taka osoba przyjść na przyjaźń, która bardzo wam się spodoba, ale też musicie uważać na, na swoją dzisiejszą nadwrażliwość. Panienki mają zwolniony czas, coś nie pójdzie po waszej myśli. Może właśnie ten pusty bieg księżyca, o którym mówiłam na początku, spowoduje, że utkniecie w marnym punkcie. No i powiecie, nie da się tego ruszyć, nie da się tego zrobić. Ktoś nie odpowie na, na waszą wiadomość, ktoś może zablokować was, nie przyjdzie coś, ktoś nie dojedziecie, może utkniecie w korku, ale to też taka sytuacja, kiedy może warto przyjrzeć się, czemu nie umiesz rozwiązać temu problemu. Przyjrzyj się, jakbyś był, była obserwatorem z tej innej strony, tak? Dla wagi mam kartę zysków. Tutaj dzisiaj pieniądze do Was przyjdą, podpisanie umowy, znalezienie pracy, kochani, takiej porządnej. Dzisiaj możecie otwierać działalności, ale też mam wrażenie, że propozycje, które dostaniecie, będą bardzo opłacalne. To też karta pierścionka zaręczynowego, to też karta rodziny, także no, no, coś tu się może zadziać. A u skorpionów, kochani. Ciężka praca, analityczne rozumowanie, i dzisiaj serduszko na chwileczkę odkładamy na bok. Będziecie coś studiować i analizować, i to jest bardzo dobre, ale karta mówi, żebyście nie byli też zbyt krytyczni, bo możecie sami sobie potem zaszkodzić. Dla naszego kochanego strzelca mamy pięknego króla kielichów. Ja bym powiedziała, że dzisiejszy dzień będzie związany z mężczyzną, a na pewno z osobą, która będzie taka delikatna. Ona wam może pomóc, ona wam może doradzić, ale i sami możecie się stać tego typu um, osobą. Może trzeba udać się do psychologa, um, do jakiegoś dyrektora. Może macie szansę na zmianę stanowiska. Kto to wie? Um, dzisiaj będziecie bardzo poważani. Dla wodnika mamy kartę. Kochani gwiazdy i to jest Wasza karta. <laughs> Chciałam powiedzieć, że wszystko wam się dzisiaj uda. To jest taki szczęśliwy traf, szczęśliwy los. Taka gwiazdka z nieba, wisienka na torcie. Dzisiejszy dzień przyniesie Wam opatrzność, boską, szczęście, radość. Kochane koziorożce, bardzo przepraszam, ale was pominęłam. I teraz będziecie. To się zdarza, bo matka ma jeszcze jedno oko zamknięte. Jeszcze dopiero co wiecie, półkawy wypiłam, także koziorożce przepraszam. Ale za to macie cudowną kartę dziesięciu pentakli. Żyli, żyli długo i szczęśliwie, dzień wypłaty dla niektórych. Dla niektórych to też może być spotkanie rodzinne, przyjacielskie, towarzyskie, ale też otrzymanie spadku, otrzymanie pieniędzy, umowy. Jeszcze raz Was, koziorożce, przepraszam, no, muszę się dobudzić, no ale z rybkami to już nie będzie takiego numeru, bo mają ostatnią kartę i będzie się dzisiaj działo dużo. Taki ro coaster dużo wiadomości, krótkie wyjazdy. planujcie dzisiaj nie wyłączajcie telefonu, sprawdzajcie spam, bo dzisiaj przyjdą ważne wiadomości. Możecie szukać pracy, możecie szukać znajomych na pewno się odezwą. Bardzo energiczny dzień bardzo, bardzo żwawy. i coś wam się dzisiaj rybeczki uda. Skarby Fajnego dnia wam życzę cudownego. Niech wam się darzy. I oczywiście bądźcie zdrowi. zróbko jest najważniejsze o tej porze roku. Ja się już z Wami żegnam. Jeszcze raz koziorożce przepraszam, że Was y, pominęłam, ale się szybko zorientowałam. Idę się teraz dobudzić. Ja Wam bardzo dziękuję za każdego lajka, za każdy komentarz, subskrypcję. Słyszymy się jutro. Buziaki. Pa, pa.